pewnego też czasu ruszył projekt The Inner Power. Co tak właściwie oznacza ten projekt? To jest projekt dla kobiet 50+, ale nie tylko dla kobiet 50+, ponieważ bardzo dużo dostaję pozytywnych informacji od młodych kobiet, że właściwie wzbudzam taką refleksyjność na ten temat, co one zaoferują, gdy będą miały 50 lat. I o to chodzi. O to chodzi, żeby pobudzić społeczeństwo, pobudzić kobiety, ale nie tylko kobiety, pobudzić ogólnie ludzi do takiego myślenia o tym, w którym kierunku świat zmierza. Mój syn kiedyś powiedział mi: mamo, wiesz, w Polsce w telewizji są same młode osoby. Jak oglądamy telewizję, czy gdzieś jesteśmy za granicą, oglądamy telewizję, chociażby BBC czy CNN, tam są dojrzałe kobiety dziennikarkami. I młody człowiek, nie wiem, wtedy 12-letni zadał mi takie pytanie i wtedy po raz pierwszy pojawiła się taka myśl, że właściwie gdzieś ten kult piękna, kult młodości, kult idealnego ciała jest cały czas bardzo silny. Ale przecież to ciało się zmienia, przecież my się zmieniamy i my po 20 latach mamy już inne ciało, ale też mamy inny umysł. I ja chciałabym tym projektem oddać hołd dojrzałości, kobiecej dojrzałości, ale również też zwrócić uwagę i pobudzić społeczeństwo do takiego myślenia, że powinniśmy bardziej myśleć o takiej zrównoważonej, o takim zrównoważonym traktowaniu siebie nawzajem, bo młodość szybko mija i tak naprawdę pamiętam, jak moje dzieci były maleńkie, a w tej chwili mój syn kończy 24 lata w tym roku. Im się cały czas wydaje, że on jest maleńkim chłopcem, a to już jest dorosły mężczyzna. A sama mój umysł, jak patrzę na przestrzeni tych lat, jak się zmieniał, się bardzo. Dojrzewał, wzmacniał się, czuł, że jest coraz lepiej, bo uważam, że z wiekiem ja się czułam coraz lepiej w swojej skórze. Tak jakby ta dojrzałość płynąca z wieku powoduje, że jest mi dobrze z sobą. I rozmawiając też z moimi klientkami, ponieważ klientki w 60-70% to są właśnie dojrzałe kobiety, te, które do mnie przychodzą, też widziałam, że one są czasami zagubione. Właśnie czasami mówią: ojejku, ale jeszcze 3 lata temu miałam taką talię, a jeszcze 4 lata temu czegoś nie miałam, a teraz się to pojawiło. I widzę, jak dużo jest cierpienia takiego i fizycznego, i psychicznego związanego z tym upływem czasu. I oczywiście to jest, tym projektem nie zlikwidujemy, ale chodzi też o to, żeby ten projekt pokazał, że coś tracimy, ale coś zyskujemy. Jest to może truizm, o czym teraz powiedziałam, ale jeżeli patrzymy na dojrzałą kobietę, to ona naprawdę tylko widzi to, że ma zmarszczki, że owal twarzy jej się zmienił, że pojawił się celulit, że pojawiły się dodatkowe kilogramy i ona tak jakby nie umie tego zrównoważyć tym, co ona zyskała poprzez to, że jest matką, że ma świetną, nie wiem, pozycję zawodową, że jest wykształcona, że zebrała mnóstwo doświadczeń w sobie, że jest zrównoważona w swoim świecie wewnętrznym i że to jest ogromna wartość. I w tym pędzącym nadkonsumpcjonizmie w tej chwili wydaje mi się, że takie zatrzymanie się na tu i teraz i zobaczenie tego, o co tak naprawdę chodzi w życiu, prawda? Że chodzi o relacje, że chodzi o to, żeby być w kontakcie z sobą, a nie w kontakcie z jakimś pędzącym w gigantycznym tempie światem, którego mamy gonić i coś łapać i właściwie nie wiadomo, po co to robimy. Dlatego chodzi o to, żeby się zatrzymać, żeby się poczuć dobrze z tym, co w nas jest, i żeby po prostu wspierać się nawzajem.